Cześć, tu Karolina, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W filmie, do którego przymierzałam się przez wiele tygodni, bo już od jakiegoś czasu chodził za mną taki pomysł, żeby opowiadać Wam o tym, jak powstaje mój podcast, zarówno od strony takiej technicznej, jak i logistycznej, zapraszania gości, promowania podcastu i zarabiania na podcaście. Także mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości Wasze zostaną tutaj rozwiane i odpowiem na najczęściej po prostu zadawane mi pytania właśnie odnośnie mojego programu, bo od 2,5 roku prowadzę podcast, czyli taki program audio, trochę jak audycja radiowa, który ukazuje się tutaj na YouTubie co tydzień, w poniedziałek o 7, więc może część z Was to zauważyła. Jest też dostępny oczywiście na Spotify i na iTunesie. Ma on formę wywiadów, no ale myślę, że nie muszę o tym opowiadać. Podlinkuję Wam oczywiście wszystko, możecie sobie zobaczyć. Mówię tam głównie o tym wszystkim, co mnie interesuje, czyli szeroko pojęty zdrowy styl życia, zdrowie psychiczne, ekologia, świadome życie. Bardzo tych zagadnień jest dużo. Jeśli chodzi o taką moją historię, jak w ogóle doszłam do tego, żeby założyć podcast, bo to było dosyć dawno temu, jak na ówczesną popularność podcastów, która praktycznie w Polsce nie istniała, to odsyłam Was do mojego odcinka jubileuszowego, to jest 80. któryś odcinek z tego co pamiętam. Ja tam opowiadam dokładnie, jak to się wszystko wydarzyło. W każdym razie 2,5 roku temu założyłam podcast i była to jedna z najlepszych rzeczy, jakie zrobiłam, ponieważ kocham prowadzić podcast, kocham prowadzić wywiady i mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze bardzo długo. Także może na początku takie sprawy techniczne, które są najbardziej nudne moim zdaniem. To tak, podcast musi mieć swój hosting, czyli podcast nie pojawia się magicznie na Spotify, nie wgrywamy go na Spotify, tylko on musi gdzieś być przechowywany w internecie. Mnóstwo jest tych platform, ja używam platformy Podbean, która jest płatna, mogę Wam też tutaj transparentnie wszystko przedstawiać, ja za nią płacę 100 euro rocznie. Więc jest to, powiedzmy, do przeżycia i tam wrzucam sobie wszystkie odcinki podcastów. Natomiast tam też jest taka opcja, żeby podłączyć podcast pod Spotify i pod iTunesa i to też są procesy, które wymagają weryfikacji, ale to wszystko jest absolutnie do zrobienia samemu. Nie jest to w ogóle żadna czarna magia. Jeśli chodzi o nagrywanie, to ja używam mikrofonu, który nazywa się Blue Yeti, to jest wspaniały mikrofon, który Wam serdecznie polecam, ale naprawdę zdarzyło mi się nagrać coś telefonem, zdarza mi się, kiedy nagrywam zdalnie, że mój gość nagrywa swój dźwięk telefonem i on jest naprawdę dobrej jakości, bardzo często, także niepotrzebny Wam jest jakiś super ekstrawagancki mikrofon. Nagrywam w programie, który nazywa się Audacity i potem montuję w Premiere Pro, czyli w programie do montowania filmów, w którym też montuję moje właśnie YouTube'y. I to jest program z pakietu Adobe. Co jeszcze z technicznych rzeczy? Muzykę, którą mam do jingla, mam z takiej platformy Epidemic Sound i wszelkie grafiki robię sama w Canwie. I wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o takie techniczne kwestie. Natomiast już przechodząc jakby do tego, jak powstaje odcinek, to powiem Wam, że często dostaję pytania o to, skąd czerpię pomysły, skąd biorę tematy, skąd biorę gości. I dla mnie to jest taka niekończące się poszukiwanie, niekończąca się ewolucja jakiejś takiej mojej wizji podcastu. Wiecie, o co chodzi? Jakby tych tematów jest coraz więcej, więc ja cały czas dopisuję sobie jakąś nową inspirację. Mam notes, w którym mam pomysły na podcasty i tam są zarówno tematy, jak i goście. I ta lista jest tak długa, że słuchajcie, naprawdę jestem pewna, że mogłabym ją zamknąć teraz i przez rok bym miała co wrzucać, chociaż tak jak mówię, ja non-stop coś do niej dopisuję, bo szczególnie, myślę, że w każdej dziedzinie tak jest, ale w tym świecie, w którym ja się obracam, który mnie interesuje, naprawdę cały czas pojawiają się nowe zagadnienia, można drążyć temat i też coraz więcej ciekawych osób poznaję i to, tak jak powiedziałam, wszystko się napędza. Natomiast jeśli chodzi o samo planowanie odcinka, to zazwyczaj w 90% jest tak, że po prostu piszę do mojego wymarzonego gościa. Bardzo, bardzo często tej osoby nie znam. Więc piszę do niej zazwyczaj na Instagramie i proponuję udział w moim odcinku. Moi goście przychodzą do mojego programu za darmo, także ja im nie płacę, oni nie płacą mi.
Także najczęściej też się godzą i wtedy się poznajemy. Nagrywam, słuchajcie, w domu. Na samym początku nagrywałam w studio, teraz nagrywam u siebie w mieszkaniu. Uważam, że to jest super złapać taki bardziej intymny kontakt, móc sobie nieformalnie pogadać, poznać się. W wielu, wielu, wielu przypadkach naprawdę właśnie nagrywając podcast pierwszy raz widziałam się z tym człowiekiem i to jest też ciekawe doświadczenie. I to, co też mówiłam w tym odcinku jubileuszowym, ja często się zaprzyjaźniałam z moimi gośćmi. Wielu moich obecnych znajomych to są osoby, do których się odezwałam w kwestii podcastu. Mogę Wam zdradzić, tak jest na przykład w przypadku Kai i w przypadku Justyny Owsianej. Poznałyśmy się przy okazji nagrania i jesteśmy super blisko. Także oczywiście tych osób bliskich mi podcastowych jest więcej, ale są tacy ludzie, których ja po prostu naprawdę pierwszy raz widziałam jako gościa podcastu i jesteśmy teraz przyjaciółmi, także to jest super. Jak to wygląda dalej? Następnie ja sobie mniej więcej planuję ten odcinek. To jest... robię sobie listę tematów, o których chciałabym porozmawiać, ale tak jak widzicie w tych podcastach wideo, ja rzadko się do tych filmów, rzadko podążam za scenariuszem, to jest to, co chciałam powiedzieć. Jeżeli jest to temat bardziej techniczny, jak na przykład podcasty takie naukowe, zdrowotne, na przykład z Emilką Cesarek, czy niektóre z Asią Podgórską, to rzeczywiście ja skupiałam się na tym, żeby zapamiętać, od jakiego punktu przejść do którego, tak żeby to miało ręce i nogi, ale zazwyczaj ta rozmowa płynie i to jest totalny spontan. Rzadko robię też jakiś dodatkowy research, bo to są zwykle tematy, które mnie fascynują i w których ja gdzieś tam siedzę i staram się uważnie słuchać mojego rozmówcy i go dopytywać. Zadaję pytania, które zadałabym sama, ale też pytania, które potencjalnie czuję, że mógłby chcieć zadać mój słuchacz, także Wy. To jest bardzo, bardzo ciekawe, natomiast nie o tym w ogóle jest ten, nie o tym jest ten odcinek, też nie chcę Was zanudzać gadaniem o tym, jak prowadzę wywiady. W każdym razie nagrywamy sobie i jeżeli nagrywam zdalnie, to trochę więcej jest roboty, natomiast jeżeli nagrywam stacjonarnie, to też stawiam telefon, bo nagrywam teraz już telefonem też wersję wideo, i nagrywam jednocześnie dźwięk właśnie w programie Audacity. Gość sobie idzie i tutaj jakby rola gościa jest skończona. I co robię następnie, słuchajcie? No trzeba ten podcast zmontować. Ja ten podcast montuję sama. Montuję w programie właśnie Premiere Pro, tak dobrze mówię. I jest to całkiem proste i mówię to dlatego, że też mam już lata doświadczenia, jeśli chodzi o montowanie filmów na YouTubie, więc po prostu łatwiej było mi się tego nauczyć. Łączę wideo z audio i zajmuję się grafikami. Przygotowuję grafikę na miniaturkę, przygotowuję grafiki na story, przygotowuję grafiki na post na Instagramie, na Instagrama Karolina Sobańska Podcast. I następnie umieszczam w ogóle tą miniaturkę też jako plan, w ogóle nie wiem, to mówię, to są straszne szczegóły, ale nie wiem, czy zauważyliście, kiedy mamy wstęp i zakończenie, no to nie ma obrazu, tylko właśnie jest miniaturka, także ona też mi służy jako taka plansza, lub jak są podcasty tylko w wersji audio, też ona służy mi jako plansza, właśnie ta moja miniatura z tytułem. I następnie piszę też post, ukośnik, po prostu opis odcinka, czyli streszczam mniej więcej, o czym będziemy rozmawiać, tak zagajam i to będzie szło na moją stronę do opisu, na YouTube'a do opisu i na Podbean, tak, czyli na Spotify i na iTunes'a jako opis odcinka. Tam też dodaję linki, jak można odnaleźć mojego gościa. No i kiedy napiszę ten post, to jestem już zupełnie, mam odświeżoną wiedzę, jeśli chodzi o to, o czym rozmawialiśmy i przechodzę do nagrania wstępu i zakończenia, w których to przedstawiam mojego gościa, mówię, o czym będziemy rozmawiać i następnie to wrzucam do programu i to wszystko montuję jeszcze z moją muzyczką, właśnie tą na wstępie, tą przejściową i zakończeniową. I tak wygląda proces montażu. Ja to wszystko eksportuję i wrzucam wersję wideo na YouTube'a i wersję, którą wyeksportowałam w MP3 na Podbina, po to, żeby sobie to mogło iść jako podcast audio na Spotify i na iTunes'a. I wtedy planuję sobie, kiedy ma być premiera, to wszystko jest do ustawienia. No i w momencie premiery, czyli w poniedziałek o godzinie 7, to rusza na żywo.
ja wstaję rano i robię tak zwany podcast spam, ja to zawsze sobie piszę w moim notesie, czyli wrzucam post na Instagrama, wrzucam story na Instagrama i na mojego oficjalnego Instagrama również wrzucam informację o tym, że pojawił się podcast, wiadomo, taguję mojego gościa i podcast jest w obiegu. No nie wiem, są też takie, wiecie, jakieś kosmetyczne rzeczy, bo jak się wrzuca na YouTube'a, to trzeba zawsze, no, ważna kwestia właśnie reklamy, zaraz o tym powiem, trzeba te reklamy ustawić, trzeba ustawić na końcu ekran, czyli te polecane filmy na końcu, które Wam się pokazują. One nie pokazują się same, tylko ja je tam dodałam, konkretne odcinki. Dalej w opisie na Instagramie wrzucam zawsze link do najnowszego podcastu, więc to też trzeba zmienić. Także jest naprawdę dużo takich małych rzeczy, o które trzeba zadbać, ale podsumowując jakby tę część, ja to wszystko robię od początku do końca sama. I teraz ważna kwestia, czyli zarabianie na podcastach, bo jak można się domyśleć, taki podcast to jest takie pół etatu, powiedzmy. Czasami idzie mi sprawniej i jest to trochę mniej, ale jest na pewno dużo, dużo roboty. Od planowania poprzez realizację i potem tą całą postprodukcję, jeszcze promocję i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o zarabianie na podcastach, to temat jest dosyć zróżnicowany i bardzo nieoczywisty. Zacznijmy od YouTube'a. Na YouTubie zarabia się w taki sposób, że zarabia się z reklam. I z tych reklam jest naprawdę bardzo mały zysk. Znaczy osoby, które mają miliony wyświetleń, rzeczywiście mogą sobie elegancko zarabiać na tym YouTubie, ale większość YouTuberów, którzy zarabiają na YouTubie, nie zarabiają właśnie z tych reklam, o ile nie są jacyś super, super znani, ale o tym to można zrobić osobny film. Natomiast ja staram się manualnie te reklamy ograniczać, to znaczy wyłączam reklamy, które są w trakcie odcinka, jest tylko reklama przed odcinkiem i po odcinku, ponieważ automatycznie, słuchajcie, YouTube wrzuca te reklamy co 5 minut i ja czasami po prostu z rozpędu nie, zapominam wrócić do tego filmu, bo to trzeba zrobić po wrzuceniu, po przetworzeniu filmu i to usunąć, bo ja wiem, że to odbiera komfort ze słuchania, natomiast jeżeli Wam zależy, żeby nie było żadnych reklam, to po prostu słuchajcie tego na iTunesie czy na Spotify, dlatego że czasami te reklamy na YouTubie jednak są, bo ja nie we wszystkich odcinkach to usunęłam, ale powinnam o to zadbać. No i ta reklama na początku i na końcu będzie i rzeczywiście z tego jest jakiś tam mały zysk, ale to naprawdę, słuchajcie, to jest w ogóle... To jest jakieś pół grosza za ileś wyświetleń. To jest naprawdę bardzo mała kasa. Także oficjalnie można powiedzieć, że podcast na siebie nie zarabia prawie wcale, bo jeśli chodzi o Spotify i o iTunesa, no to tam nie ma żadnej możliwości monetyzacji, w sensie ja nie korzystam z żadnej możliwości monetyzacji. Wiem, że są platformy, które mają opcje z reklamami, nie pamiętam, jak się nazywają, ale ja z nich nie korzystam i to, co Wy macie na Spotify i na iTunesie, to jest całkowicie za darmo wrzucone przeze mnie. I teraz pojawia się inna kwestia, inna forma zarabiania na podcastach, czyli lokowania produktu i odcinki sponsorowane. I to jest super sprawa, to jest coś, co jest mega popularne za granicą i ja wręcz zaczęłam mieć troszeczkę z tym problem, że niektóre podcasty po prostu co 5 minut jest przerwa na sponsora. Z drugiej strony, sama jako osoba pracująca w social mediach totalnie to rozumiem i uważam, że to jest świetne, że twórcy mają możliwość zarabiania na tym, co robią, bo to nam wszystkim umila czas, więc jakby no, nie sposób liczyć na to, że wszyscy będą robić wolontariat i charytatywnie działać w internecie. Jeśli chodzi o to, jak wygląda taka współpraca, polega to na tym, że odzywa się do Ciebie firma i pyta o to, czy może lokować swój produkt w Twoim podcaście. U mnie takich podcastów było kilka? Kilka. Na palcach jednej ręki można to policzyć, a odcinków jest ponad 110. I to wygląda tak, że ja Wam wprost mówię, że ten odcinek powstał we współpracy z jakąś marką i to jest we wstępie. I nie ma tam żadnego, wiecie, lokowania, że ja coś wspomnę w rozmowie i to wyjdzie, że nikt się nie połapie. Nie, jakby ten odcinek powstał we współpracy z tą i tą osobą. Mówię, o co chodzi w danej kampanii i na końcu też o tym wspominam. No ale tego Wam nie muszę mówić. Ja, jeżeli współpracuję z jakimiś markami, to muszą być rzeczy w 100% zgodne z moją filozofią, które spełniają wszelkie moje wymagania prywatne. Rzeczy, które bym i tak kupowała sama i jest to dla mnie zaszczyt, że mogę z tymi firmami współpracować, że one wspierają moje działania i dzięki temu mogę z tego żyć. Także uważam, że tego rodzaju akcje
to jest coś super, ale robienie podcastów za darmo jest czymś, co ja robię dlatego, że ja to kocham i ja widzę, że to wnosi wartość, ale uważam, że człowiek powinien być wynagradzany za swoją pracę i wierzę w to, że wy też się ze mną tutaj zgadzacie. I teraz dosyć istotna dla mnie kwestia, czyli to, że wiele osób pyta mnie o to, czy ja myślałam o tym, żeby wprowadzić jakieś treści płatne. Nie, absolutnie nie. Chcę, żeby to było dla każdego. Z drugiej strony dostaję pytania o to, czy myślałam o Patronite. Przeszło mi to przez myśl i uważam, że to jest super inicjatywa, ale ja nie wiem, nie czułabym się chyba fair wobec osób, które wspierają mnie na Patronie, na przykład akceptując jakąś sponsorowaną treść, czyli robiąc lokowanie produktów. Wtedy myślałabym sobie, ktoś płaci mi po to, żebym rzucała darmowe treści, a ja mam tam reklamę. Może się mylę, dajcie znać, jak to wygląda z waszej perspektywy, z perspektywy słuchacza. Dalej, spotkałam się też z osobami, które powiedziały mi, że widzą, ile wartości wnosi ten podcast. On jest naukowy, on jest super, więc bardzo wam dziękuję za te słowa. I aż chcielibyśmy jakoś móc za to zapłacić, jakby wynagrodzić tę pracę, bo to jest dobry produkt. I długo się nad tym zastanawiałam, co z tym zrobić, właśnie czy Patronite, czy jakieś płatne treści, ale to nie brzmiało dla mnie dobrze i słuchajcie, wymyśliłam i bardzo mnie ciekawi wasza opinia. Wydaje mi się, że to może być dobre rozwiązanie dla osób, które czują się w ten sposób, a mianowicie pomyślałam sobie, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zapraszam was gorąco do kupienia moich produktów wirtualnych, bo po pierwsze to są produkty wirtualne, więc to są produkty zero waste, to są produkty, za które płacisz, dostajesz je na maila i one zostają na twoim komputerze, więc nie jest to kupowanie bezsensownych rzeczy. Po drugie wierzę w to, że mogą wnieść jakąś wartość też w twoje życie, bo jest to po pierwsze mój e-book Holistyczne pozdrowienia, czyli moja filozofia zdrowego stylu życia, moja opowieść o tym, jak ja doszłam do tego, co moim zdaniem świadczy o tym, że dbamy o siebie, żyjemy zdrowo, czyli przeróżne filary naszego życia, o które warto zadbać. I druga książka to jest Foodbook, czyli mój e-book z przepisami, z roślinnymi prostymi przepisami, który wydałam rok temu, ale teraz jest w odświeżonej wersji graficznej. Mam też na stronie pakiety tych produktów, mam też holistyczne pozdrowienia w wersji z audiobookiem, który czytam. W każdym razie wierzę w to, że są wśród was osoby, które kupią te rzeczy i rzeczywiście z nich skorzystają, ale pomyślałam sobie, że nawet jeśli nie czujecie potrzeby czytania tych treści, ale chcecie w jakiś sposób wesprzeć mój podcast, to możecie je kupić i komuś przesłać, albo po prostu zostawić na kompie i może kiedyś wam się przyda, a nawet jeśli nie, to nie będzie to żaden śmieć, to nie będzie żadna strata, a mi będzie niezmiernie miło, że chcecie wesprzeć moją pracę. Bardzo mnie ciekawi wasza opinia na ten temat i będzie mi bardzo miło, wszystko wam oczywiście podlinkuję, jeżeli macie ochotę wesprzeć podcast poprzez kupowanie moich produktów, bo to jest jedyny sposób tak naprawdę. Natomiast to było na tyle, jeśli chodzi o to, jak powstaje mój podcast. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wasze przeróżne pytania. Dajcie znać, czy macie kolejne, chętnie odpowiem w komentarzach. W najbliższym czasie planuję sporo food vlogów, bo mam w nowej przestrzeni dużą inspirację do gotowania, także dajcie znać, na co macie ochotę, co chcielibyście obejrzeć, będzie też poranna rutyna. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie tego filmu, zapraszam do wysłuchania mojego podcastu w każdy poniedziałek o godzinie 7:00. Nowi goście na YouTubie w wersji wideo, zapraszam serdecznie. Och, może na koniec tylko dodam, jeżeli ktoś z was robi transkrypcję, to dajcie znać, ja bardzo chętnie się z wami połączę, bo chcę na pewno w to zainwestować i chciałabym też zainwestować w postprodukcję, mam tutaj na myśli na przykład w edycję dźwięku. Ciekawa jestem, czy po prostu znacie jakieś osoby, bo może wy się tym zajmujecie. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!